Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. No a dzisiejszy odcinek będzie poświęcony gamingowi, temu małemu i temu nieco większemu, żeby nie powiedzieć, że największemu w Polsce, ale też poniekąd w nawiązaniu do gamingu zagranicznego. Z takich ciekawych informacji, dziś 29 czerwca w czwartek, obserwowaliśmy kolejny debiut na parkiecie New Connect. Debiut spółki VR Fabric, no i ten debiut nie wypadł najlepiej. przez Moment notowania, traciłem mniej więcej 73%, spadając z pułapu ustalonego właśnie jako ta cena bazowa na poziomie 36,60 do okrągłych 10 zł. Jak to dalej wygląda, co tutaj ciekawego o spółce mogę dodać, powiedzieć, no i też o pewnym takim aspekcie związanym z polskim większym gamingiem już za chwilę w dalszej części tego odcinka. Natomiast ja przypomnę tylko, że partnerem tego materiału jest XTB, a na platformie Xtation od XTB, tak jak zresztą często Wam pokazuję, znajdziecie wybrane instrumenty, czy to akcje, czy to indeksy, waluty, kryptowaluty, surowce w czasie dużej zmienności, to dobre miejsce, żebyście tam właśnie szukali potencjalnych okazji inwestycyjnych, natomiast też trzeba pamiętać o ryzyku, trzeba pamiętać o tym, że inwestowanie w kontrakty CFD wiąże się z dodatkowym ryzykiem finansowym i w zależności od publikacji plus minus 80% Inwestorów traci swoje zainwestowane środki. Natomiast możliwość rozgrywania rynku i na wzrost, i na spadki powinna być dla Was interesująca, dlatego że jeżeli przyjdzie czas bez, to niekoniecznie trzeba będzie tutaj siedzieć z opuszczoną głową i liczyć tylko swoje straty, ale właśnie wręcz przeciwnie można będzie także bessę na rynku rozgrywać i na spadkach zarabiać. Ale to już jest temat. Do omówienia też y, przy okazji innych odcinków y, na kanale znajdziecie także materiał gdzie wszystko jest wyjaśnione, wyjaśnione od A do Z jak to na platformie wygląda. My natomiast przenieśmy się już do y, VR Fabryk spółki, która dziś tak jak powiedziałem zadebiutowała na y, stronie YouTube y, Giełdopopierów Wartościowych w Warszawie. Możecie cały ten debiut y, y, prześledzić, gdzie y, y, właśnie przedstawiciele spółki opowiadali o samym y, podmiocie, no tak jak widzicie tutaj print screen y, z y, otwarcia. Sprzed godziny, jeszcze, właśnie 11, kiedy to tutaj na tablicy, właśnie, notowań to jest wiele takich monitorów połączonych na sali głównej tu jest takie podwyższenie, właśnie przedstawiciele byli przygotowywani, no, albo inaczej, przygotowywali się do wystąpienia, gdzie rozmawiali o spółce, a tutaj na tablicy 44% spadku bo tak na otwarciu to wyglądało natomiast w trakcie sesji sytuacja jeszcze się pogarszała do tego zaraz przejdziemy. 360 spółka na parkiecie, new connect a tych spółek sektora gamingowego łącznie na polskiej giełdzie już będzie pewnie około 60 więc to też spora liczba kilka słów o spółce właśnie VR Fabric, pierwsza sprawa, o właśnie tutaj tak jak już mieliśmy, tu jeszcze przypomnienie, że dokładnie, no niemal dokładnie przed rokiem obserwowaliśmy debiut na rynku głównym Sim Fabric, wcześniej na parkiecie New Connect też Sim Fabric, a tutaj dlatego o tym mówię, bo w akcjonariacie VR Fabric, no blisko 50% udziałowcem jest właśnie Sim Fabric, spółka akcyjna, do tego Julia Leszczyńska, Emil Leszczyński, no i Impert Solutions, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Emil Leszczyński, dzisiaj, właśnie jako też przedstawiciel spółki, jest tutaj na tym nagraniu. O, tutaj, właśnie ten pan w garniturze opowiadał o podmiocie, o projektach już zrealizowanych, o projektach do zrealizowania. No i też chwilę o wiarze oczywiście, bo to jest właśnie ta wirtualna rzeczywistość. Ta forma rozrywki jest właśnie jakby tym tematem bazowym, jeżeli chodzi o ten podmiot. Taka ciekawostka, jak to zwykle. Bywa w dzień debiutu, pojawiają się duże newsy ze strony spółek, które akurat debiutują. No i tutaj informacja dziś z godziny 8:45: podpisanie umowy z Mistrzem Świata w Strzelectwie Dynamicznym i uruchomienie projektu gry Sport Shooting VR w ramach rozszerzonej strategii rozwoju. Dziś rano o tym spółka poinformowała, a tym oto dobrym sportowcem, a w zasadzie to, jeżeli Mistrzem Świata, to najlepszym w swojej dyscyplinie jest Piotr Posio Sienkiewicz. Natomiast oczywiście to nie jest postać jakoś bardzo zasięgowa, podobnie jak zresztą sama ta dyscyplina sportu, bardzo jest ona niszowa, podobnie zresztą jak sam tytuł, może trafiać do niszowego grona odbiorców, no bo nie każdy przecież lubi strzelectwo, a nie każdy, powiem więcej, w swoim życiu kiedykolwiek strzelał i w ogóle będzie strzelał, ale tutaj od razu powiem na obronę. Tego tematu, że wirtualna rzeczywistość, właśnie gra w tej wirtualnej rzeczywistości, otwiera pewne możliwości horyzonty. I tak jak no, mi chyba nie chciałoby się usiąść przed tym standardowym pc z myszką, z klawiaturą, no i na przykład kursorem sobie wybierać punkty, czy jeszcze klawiaturą jakieś dodatkowe funkcje i strzelać po prostu do celu. Natomiast w wirtualnej rzeczywistości to już jest zupełnie inna bajka, i też właśnie no, takie formy rozrywki sport, jak właśnie strzelanie sportowe, dynamiczne czy, czy właśnie między innymi tenis, bo tenis wiar to też jeden z ciekawych tytułów spółki no, mogą się cieszyć zdecydowanie większym zainteresowaniem, a to też jest rynek, który dopiero raczkuje, więc myślę, że na pewno to będzie działać właśnie w przyszłości też na korzyść spółki pod warunkiem, że oczywiście tytuły będą realizowane dobrze będą grywalne i no też będą się cieszyć dużym zainteresowaniem graczy. Warto dodać że na początku czerwca wiar informował to jeszcze chwilę przed debiutem, że podpisał umowę z Apple Incorporate, z gigantem ze Stanów Zjednoczonych na produkcję dwóch gier na urządzenie Apple Vision Pro z systemem Vision OS podała spółka w komunikacie. No i tutaj czytając jeszcze dalej ten właśnie komunikat, umowa objęta jest ścisłym zapisem o poufności, zarówno tytuł jak i daty premier gier zostaną podane do publicznej wiadomości po uzyskaniu na zgody przez emitenta ze strony Apple, więc wiem, że nic nie wiemy, informacja. Jednak o umowie z tym gigantem, no jest informacją tak czy inaczej dobrą, nie ma żadnych szczegółów, ale myślę, że dla inwestorów giełdowych to te szczegóły mogą być akurat tutaj drugorzędne, bo już sama współpraca spółki, która dopiero stawia pierwsze kroki na rynku kapitałowym, jest czymś interesującym też z punktu widzenia inwestorów. Natomiast, no właśnie, jeżeli już o tych inwestorach mówimy, no to może przenieśmy się i zobaczmy, jak to wyglądało właśnie na początku, na początku dzisiejszej sesji, pozwolicie. and yeah. Przerzucimy się tutaj właśnie do pulpitu. No i mamy nasze właśnie VR Fabrik. Dodałem tutaj na pulpicie głównym, tym, na którym też śledzimy notowania. Na ten moment kurs traci 55%. Godzina 12.04 Ostatnia transakcja. No, raczej dosyć pusto w arkuszu zleceń. No ale też poniżej mamy wykres instrumentu. Kurs rozpoczynał sesję na poziomie 18.70. przy kursie bazowym 36.60 no, stanowiło blisko 50%. Przecenie, no ale patrząc na dołek, który został odnotowany przed, no albo w okolicach godziny 11, 10 złotych, no to był to spadek 73%. Mamy tutaj listę transakcji. Na otwarciu no, były takie pakiety po kilkaset sztuk. Natomiast chwilę po godzinie 11, czyli chwilę po samym debiucie, miała miejsce duża transakcja sprzedaży. No najprawdopodobniej po każdej cenie, albo ewentualnie z limitem. Tak patrzę, 600, 1600, 700, no tak Szacuję, że około 2,500 akcji było sprzedanych i ta transakcja zrzuciła kurs z poziomu 23 zł, bo na tym poziomie handlowano przed nią, to jest ten sesyjny szczyt 23 zł, który widzimy na wykresie, do 10 zł, a więc bardzo, ale to bardzo mocna właśnie wyprzedaż tam się pojawiła. Od tego momentu kurs zaczął odrabiać straty, no i wrócił na, wo, na moment nawet w okolice 18,50 zł, czyli od dołka 18,90 nawet mieliśmy, czyli od dołka to jest 89% wzrostu, oczywiście no, na tych poziomach nie można było zbyt dużych pakietów akcji powymieniać, no niemniej jednak zmienność jest tutaj bardzo duża, obroty jak na razie niezbyt wysokie, bo to jest 206 tysięcy złotych, no i teraz pojawia się pytanie, jak to interpretować, co dalej z kursem, patrząc na kapitalizację, 16 milionów to jest 70% akcji, czyli doliczając do tego powiedzmy jeszcze jedną trzecią plus minus, no to otrzymamy Jakieś 20- kilka milionów złotych, więc kapitalizacja jak najbardziej rynkowa, powiedziałbym, nie odbiegająca specjalnie od tych innych podmiotów na giełdzie. Natomiast, oczywiście, będziemy wyczekiwać na kolejne informacje, kolejne umowy, zdradzenie jakichś poufnych rzeczy z tej umowy z Apple, wyniki finansowe, no i wtedy będziemy orzekać, czy tutaj potencjał do wzrostu jest. Natomiast, w mojej opinii, tutaj ten czas debiutowy chyba gorszy już być nie mógł, jeżeli chodzi właśnie o Wierfabrik, dlatego że Małe spółki z sektora gamingowego radzą sobie w ostatnim czasie bardzo słabo te z parkietu New Connect. W niełasce inwestorów zupełny brak zainteresowania. Inwestorzy raczej skupiają się na nieco większych podmiotach. I o tym też jeszcze tutaj chwilę chciałbym powiedzieć. Ostatnio pojawiły się informacje o tym, że i mi Microsoft rozważał kupno CD projektu innych polskich twórców gier. Pisałem też o tym artykuł na portalu Kompari, Już nie będziemy się specjalnie tutaj zagłębiać w treść. Chodzi też o takie potyczki na linii Microsoft. Microsoft Sony, no i też właśnie wewnętrzna dokumentacja Microsoftu została upubliczniona. No i też warto spojrzeć na listę deweloperów, którzy tutaj byli wymieniani jako ci pierwotnie rozważani do potencjalnej akwizycji. Byli też wydawcy, a jeżeli chodzi o deweloperów spoza, no z polskiego rynku, poza CD-projektem, mieliśmy także 11Bit Studios, co możemy tutaj zaobserwować w zestawieniu, jest właśnie nasz CD-projekt. Idziemy sobie dalej, patrzymy przez Kolejne, kolejne podmioty i za moment dojdziemy do kolejnej polskiej spółki, gdzieś tutaj powinna ona być, albo może już pominąłem, chodzi o Bloober Team, o właśnie, jeszcze jest tutaj Bloober Team, który tutaj również widnieje w tym zestawieniu, pojawia się także spółka olbrzymia polska gamingowa, ale nie giełdowa, spółka Techland, jako też kolejny poziom, który tutaj w zestawieniu jest, natomiast z wydawców, m.in. 505 Games, która to, który to wydawca jest też znany polskim ze względu na współpracę z kilkoma deweloperami, więc taka ciekawostka te informacje nie zostały jakoś specjalnie zauważone, dostrzeżone przez rynek. No niemniej jednak cały czas gra tutaj na CD projekcie jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca, no bo zobaczmy sobie, jak to wygląda na kursie naszego gamingowego giganta. Dzisiejsza sesja przynosi umiarkowane wzrosty. Kurs generalnie wczoraj testował okolice 148 zł, a jeszcze 27 czerwca na moment spadliśmy w okolice 146 od tego pułapu mamy już do czynienia z odbiciem kilkuprocentowym. Ubyła nam kolejna pozycja z rejestru krótkiej sprzedaży. Jak sobie zobaczymy na listę pozycji historycznych, załamy, nam się tutaj powinno prawdopodobnie wszystko załadować. O, lista pozycji historycznych, no to mamy tutaj zejście Mirabelli poniżej 0,5% pozycji krótkiej. Wcześniej też po 72 redukował swoją pozycję, no i też jeszcze między innymi Gladstone zszedł poniżej 0,5%, ale to już było w połowie czerwca, więc już chwilę temu, obecnie jeszcze trzy pozycje, choć być może na naszych oczach na rynku teraz już te. Pozycje są redukowane, a być może po dzisiejszej sesji poznamy informację o tym, że któryś z podmiotów również zrezygnował. CD Projekty wydaje się, że może powoli kończyć tą swoją korektę i może powoli wracać do wzrostów. Czekamy na duży update do Cyberpunk'a: Phantom Liberty. Widmo wolności w tłumaczeniu już wkrótce, już wkrótce, wakacje będzie wydane. Tutaj gracze spierają się jak duży to może być update, i jak wiele dodatkowej treści, dodatkowej rozrywki może on graczom zapewniać mimo tych nie do końca przychylnych ocen, tuż po premierze gra cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, no i też się rzeczy tak duża aktualizacja może ponownie przypomnieć o tym tytule, może ponownie lokalnie wpłynąć na znaczący wzrost sprzedaży samej gry bazowej, co też dodatkowo będzie najprawdopodobniej odnotowywane w przyszłych wynikach finansowych spółki, więc też taka ciekawostka. Pozostałe spółki z tego zestawienia, które tutaj mamy, między innymi właśnie Bluebird Team czy Eleven Bit Studios w ostatnich dniach całkiem nieźle też sobie radzą. Pytanie, czy akurat tutaj w kontekście tego komunikatu właśnie tutaj jeszcze People Can Fly gdzieś było, ja to pominąłem, a też spółka, która ostatnio nawiązała współpracę z dużym graczem, jeżeli chodzi o gaming. Natomiast warto też jeszcze tutaj właśnie dopowiedzieć, jeżeli już sobie analizujemy właśnie ten nasz polski sektor gamingowy, no to co by nie mówić, też trzeba pamiętać o kursie walut. To jest pierwsza sprawa. Przy niskim poziomie dolara do złotego, no to też się rzeczy te, co comiesięczne przychody ze sprzedaży gier ze Steam'a mogą być nieco ograniczone. I też trzeba pamiętać o tym nasyceniu polskiego rynku i też rynku światowego. Producentów gier jest naprawdę wielu, i tych gier na PC-ty, konsole, na nowe technologie i na urządzenia mobilne, więc no nie jest sukcesem Założenie spółki nie jest sukcesem wydanie gry. Sukcesem dopiero jest przebicie się z tym tytułem, zanotowanie wysokiego poziomu sprzedaży, wysokich ocen, które też będą zapewniać długi ogon sprzedażowy i być może finansowanie kolejnych produkcji aż do momentu ich wydania. O tym też. Drodzy widzowie, tutaj uważam, że trzeba pamiętać. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o CD-projekt, bo tutaj też trzeba o tym powiedzieć, żeby później nie było, że jakieś niedopowiedzenie się pojawiło w kontekście tego potencjalnego zakupu CD-projektu przez Microsoft. Mieliśmy też jakiś czas temu pewne plotki na temat potencjalnej akwizycji, ale tutaj zarząd spółki jasno i wyraźnie zdementował te słowa, mówiąc, że CD-projekt nie jest na sprzedaż. Takie słowa były podane. Natomiast ja też zawsze do tego typu informacji pochodzę, podchodzę z pewnym dystansem i ja uważam, że w życiu wszystko jest na sprzedaż. Pytanie tylko za jaką cenę. I w sytuacji, w której. No na przykład akcjonariusze główni otrzymaliby jakąś y, propozycję, która odbiegałaby na przykład od 100% od kapitalizacji rynkowej in plus w górę, no to myślę, że y, tutaj mogłoby dojść do zastanowienia nad tym tematem, ale też warto pamiętać, że w tej chwili 100% wyżej, no to byłaby powiedzmy wycena rzędu 300 zł, a za akcję CD projektu płaciliśmy już 460, kiedy mieliśmy historyczny szczyt przed debiutem Cyberpunka, więc było jeszcze zdecydowanie wyżej. No i tutaj tak y, przygląda, się opinią analityków, ja zresztą też pod nimi się podpisuję, najbliższe lata, jak tylko będą się zbliżać kolejne duże premiery, mogą być dobre dla akcji CD Projektu i kurs może się wspinać po raz kolejny do tych wyższych poziomów i akurat w przypadku gamingu to jest ten jeden sektor, gdzie niektóre rzeczy są powtarzalne, mówi się, że na giełdzie nic nie dzieje się dwa razy, ale w przypadku gamingu często właśnie takie ataki na wysokie pułapy po prostu są powtarzalne przy okazji kolejnych premier, kiedy to inwestorzy, akcjonariusze wierzą w sukces, no a po premierze to już różnie z tym. Nie bywa. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Na koniec przypominam o tym, że możecie oczywiście wspierać kanał. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie do tego właśnie materiału na YouTube. Dodatkowo zapraszam do Facebookowej grupy Obserwuj, inwestuj, zarabiaj i na koniec pamiętajcie o kciuka w górę, a także o subskrypcjach kanału dla zasięgów. To nic nie kosztuje, a subskrybując kanał z dzwoneczkiem będziecie otrzymywać informacje o wszystkich programach, czy na żywo, czy takich właśnie odcinkach, premierach, najszybciej jak to tylko możliwe. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie materiału i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam.